Ejo, witajcie widzowie, ja nazywam się Sajmek i witam was w odcinku trzecim, bywaj, akt pierwszy. Ostatni odcinek skończyliśmy na tym, że musieliśmy znaleźć magazyn, trafiliśmy do... Kurna, no ten screenshot, ja pin ko... No i wracają. Ostatni odcinek skończyliśmy na tym, że... No, trafiliśmy do... na inne tereny. Byliśmy w katedrze, gdzie czoł ośmiornicę i przy okazji jeszcze spotkaliśmy Kubę, który jest przy grobie Cliffa. Cliffa. Aha, bo Cliff, wiecie. Dobra, już nic nie mówię. I teraz postaramy się uciec, przejść. Więc tak, wojsko jest karmione samymi ciachami. Ale nie. O, to mnie bardziej interesuje niż jakieś ciastka. Po co mi ciastka, jak mam chleb? Chleb bardziej człowieka nasyci niż jakieś ciastko w targu. Chlebek. W dzisiejszym odcinku postaram się więcej mówić, ale przez to, że mam problemy z pieprzonym językiem, wątpię, że aż tak będę gadał. Poza tym jestem kinda zmęczony. Ostatni odcinek... Ja coś jestem... A, co to mogę wziąć? Poza tym... nie mam zazwyczaj, mam taki problem, z jak nagrywam odcinki, że czasami nie mam pomysłu, co o czym mówić, o czym rozmawiać. Ale wiem jedno. Dobrze się może ogląda moje odcinki, nie wiem. Piszcie w komentarzach, czy wam się dobrze ogląda odcinki, czy byście chcieli jakieś zmiany. W ogóle co do banera, byłem u fryzjera, udało mi się obciąć na taką fryzurę, jaką ja lubię. Przy okazji zobaczę, czy moje włosy czasem... O. Ja muszę sobie tak zrobić, żeby tylna część głowy... kawki, tylną część głowy mi kurna... No wiecie, po prostu, żeby moje włosy z tyłu głowy były po prostu padnięte na dół. Przyciśnięte przez... A tego to ja nie biorę. Na co mnie takie węgiel? Muszą być przyciśnięte włosy przez moje słuchawki, natomiast przód będzie szedł do góry. I to jest ogólnie mój typ fryzury, który ja lubię. Znaczy... Nie wiem, ja lubię takie taki typ fryzury, że właśnie mam włosy jakby stojące, ale lekko takie... Lekko albo bardziej niż lekko idące tak w tył. Jeśli wiecie, o co mi długie, że do góry i w tył, ze względu na to, jakie ja mam z przodu długie. Nie wiem, może jakoś źle tłumaczę, ja dzisiaj tak... Powiem wam, że częstość, kiedy ktoś wbija do mnie do pokoju, jest tak przyśmiewczo duża, że... Ja nie wiem, kiedyś to ja po prostu założę kustkę na te drzwi. Nie no, nie przeszkadza mi to, ale... No to jest taki, że posiedłem po wodzie i akurat się nie zmęczę od tego gadania. Dobra, lecimy, bo będę tak siedział i nie ruszę z tym odcinkiem. Dobra, mamy iść cicho, ośle. Mam plus taki, że oni są strasznie głuchi. Są głusi? Tak, głusi. I nie wiedzą, że im właśnie spierdzielam. A ciekawe, co by było, jakby mnie zobaczyli. Okej, jesteśmy tu. Po tylu latach, tak dawno nie widziałem tyle śniegu. Oj tak. Bez przesady. Nasza wyspa też zawsze miała dużo śniegu podczas zimy. To nie to samo. Tu czuję się taki wolny. Dobra, nigdy nas tu nie było. To co teraz? W oddali jest jakaś wioska. Przejdźmy się tam. Spoczko. Dzień dobry, a ty wiedziałeś, że ja... Przyszedłem tyłem. Żyjmy plecami. Mamy tego uciekiniera, brać go. No nie, no i co tutaj robisz? Zdajesz sobie sprawę, co cię teraz czeka? Ucieknięcie z wioski, ucieknięcie z wyspy i przemknięcie się przez granicę? Będziesz teraz milczał? Mów, co cię do tego skłoniło. Chciałem tylko odnaleźć przyjaciela.
Jacze już go nie znajdziesz, grożą ci lochy. Zabrać go do celi tymczasowej, poczekamy na informację jego burmistrza. Nie wierzę, że to się tak skończy. Nie mów tak, uciekniemy stąd. Zamknij się, to przez ciebie tutaj się znaleźliśmy. Gdybym został w domu, nic takiego by się nie stało. Nie mów mi, że się poddajesz. Uciekniemy przez kanalizację, zaszliśmy już za daleko. Albo będziesz żyć wolny, albo zginiesz w więzieniu naszego cudnego burmistrza. Rusz się. Dobra. Uciekajmy przez tą śmieszną kanalizację. Mamy punkt ustawiony. Ale wiecie co? Ja nawet nie spodziewałem się, że do tego dojdzie. Przez chwilę myślałem, że to było specjalnie przez comment bloki zrobione, że jeśli nas zobaczą, to jesteśmy złapani i kończy się gra i znowu zaczynam od spawn pointa. Na szczęście widzę, że to było przez comment bloki zrobione. Ja miałem przez chwilę takie... Beautiful, czy ja już w ogóle grę... Czy ja już wszystko przepaściłem? Już wszystko jest stracone? O kuźwa, ja muszę wrócić, bo zaraz mi się powietrze skończy. Dobra, ale skoro to jest jedyne przejście, to muszę teraz jak najszybciej... No, jak ja mam to... Lecimy, lecimy, lecimy. Powiedzcie, że tutaj będzie zaraz przejście. No nie! Nie zaraz umrę! O! O cię kurna jego mać! A jakie mam teraz płynąć? No, ja mogę jakoś wejść w tryb pływania? Wait, bo ja zaraz się po prostu... Powiedzcie mi, że tutaj jest gdzieś... Nie ma. A czekaj, cinematic camera? Wait. Jak cinematic? O czym wy gadacie? Ej, dobra, to jest coś. A, takie cinematic. Okej, okay, już wiem o co chodzi. To już wiem, znam ten tryb. No płyniesz, kurna. I to jest ten problem, kiedy próbujesz płynąć, ale... A, dobra, już wiem. Po chwili dopiero zobaczyłem, że tam była klapa. Ja pinkole. Dobra. I... Płyń, 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 łódko, płyń razem poprzez świat. Wesoło, wesoło. O, szybko powietrze. Dobra, szukamy dalej. W ogóle widzę, że strasznie mam problemy z pływaniem. Oh shit, tu jest... Dobra, teraz pytanie, czy ja znajdę jakieś przejście. Dobra, płyniemy dalej. Dalej, ale skoro tam było... To nie tutaj jest gdzieś przejście. Musi być. Musi być. Musi. 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 Dobra, gdzie jeszcze może być? To jest takie proste, jak myślałem wcześniej. Myślałem, że tu, o, ja tu sobie na spokojnie znajdę przejście, a tu... To jest takie trudne. Ja pinkole, wyszłem z powrotem, jak tędy weszłem. Powiedzcie, że to jest gdzieś. No kurna, przecież tutaj był... Klapa! Była klapa, dzwonił. Ja na tym poziomie się bardziej stresuję niż na jakimkolwiek w tej grze. Teraz tylko znaleźć... O, jest tutaj. Dobra, i teraz pytanie, gdzie tu może być jakieś przejście? Tutaj? Trochę powątpiewam, ale może.
Nie, nie widzę żadnego przejścia, czyli tutaj nie. Czyli muszę się wrócić z powrotem po powietrze. Po powietrze! Po powietrze! Powiem wam, że... Tak poważnie jeszcze przy żadnej grze nie stresowałem się tak bardzo jak przy tej. Nie dość, że trudno jest mi znaleźć w ogóle przejście, to jeszcze na dodatek tak dziwnie jest ten poziom skombinowany. Ale co oni mówili? A, czyli nie było powiedziane w którą stronę. Super. Dzięki, jesteś tak pomocny jak... Jak woda w klozecie. Okej, tutaj jest. Czyli idę w dobrą stronę. Dobra, to lecimy tędy. Może tutaj jest jakieś przejście. O! Ale jestem dumny z siebie. Myślałem, że to już po prostu mi się nie uda. O, basen kolejny. Wtedy też muszę płynąć? Jeśli tak, to... Teraz tam była chyba... Nie ma, super. Nie ma tam miejsca, żeby odetchnąć świeżym powietrzem. Nie no, po prostu super. A to jest jakieś przejście jeszcze? Nie, czyli to jest jedyne przejście tam. I muszę przejść tędy. I muszę popłynąć. W ten sposób. Ale oczywiście nikt nie pomyślał, żebym mógł odetchnąć. No oczywiście, że... Ała. Przez tę grę zostałem tak bardzo... Pobity. Jest szansa, że mnie nie zobaczą? Jest niewielka szansa, że mnie zobaczą. Dobra. Sayonara. O, wiedziałem, żeby zachować. So good and tasty. Wiedziałem, że zachowanie tego będzie świetnym pomysłem. Tym bardziej, że obstawiam, że teraz swojego sprzętu nie odzyskam. Idziemy wzdłuż tej rzeki. Spoczko. A, czyli mogę stąd wyskoczyć. Spoczko, czyli muszę iść wzdłuż tej rzeki. Jasne. I'm coming. A, tak, muszę iść tędy, okej. No to lecimy wzdłuż tej rzeki, może zaprowadzi mnie w jakieś normalne miejsce, gdzie nie ma naszego kochanego burmistrza Migusa, Dyngusa, Żelek Ciągusa. Nie wiem, jak go nazwać. Podali. Macie go znaleźć, rozumiecie? Skrócę wam te przerwy, jeżeli tak po prostu będziecie przepuszczać więźniów. Oh no, I'm in trouble. O. I co teraz? Skacz do wody, nie mam innego wyjścia. Pogięło cię do reszty, nie mamy wyjścia. Dobra, skaczę. YOLO, my friend. Bywaj, koniec aktu pierwszego. Fabuła. O, to jest koniec pierwszego aktu, pierwsza wioska. Wioska portowa. Katedra. Granica i więzienie. No, drodzy widzowie, to by było... ile ten odcinek w ogóle trwał? Aż muszę 14 minut. Dobra, to będzie taki króciutki odcinek kończący pierwszy odcinek naszego kochanego Bywaj aktu pierwszego, więc tak. Widzę, że tu trochę komend było, jaki możemy widzieć, że się tutaj poteleportować. I tak, no cóż, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobał i no, łapka i subskrypcja będzie mile widziana. I co najważniejsze, to tak, F1 i na pewno będziemy się starali zrobić jakąś ładną miniaturkę. O, może zrobię o tak, o. Tylko muszę robić time set nicht. A, super, no to nie zrobię tutaj. No to poczekamy do nocy i tak. Powiem wam, bardzo ciekawa mapka. I powiem wam też, że miło będzie zobaczyć kolejny odcinek, kolejny akt Bywaj mapki.
No i cóż, no i to chyba byłoby na tyle. A, tutaj oni byli. Bo było, że głosy w oddali słyszę i... Myślałem, że to po prostu, że stamtąd były głosy, a to oni po prostu byli gdzieś obok. Hello, fellow friends. Would you like to share your diamond dicks? No? Okej. Okay. Dobra, ale wracając. To będzie na tyle w tym... jakże przepięknym i majestatycznym odcinku Bywaj. Nawet nie takim majestatycznym, ale jeśli będziecie chcieli zobaczyć drugi akt Bywaj, to polecam zostawić łapkę w górę, subskrypcję, a pod mapką twórców Bywaj polecam zostawić Diaksa i sami wypróbować pograć w tą mapę, jeśli chcecie. No i też zostawić pozytywny komentarz u nich tam. Na Minecraft mapy. Będzie link w opisie oczywiście. No to tak, no to co? Łapka w górę mile widziana, subskrypcja moim kanale, jeśli chcecie mnie wesprzeć. I do zobaczenia, trzymajcie się, ciao!